Kiedy wszyscy mieszkańcy Mikołajowa szykowali się do świąt, wydarzyło się coś nieprzewidywalnego. Czy mogę prosić o uwagę? Wy dwaj dostaniecie w tym roku rózgę. W animacji Ratujmy Mikołaja zagrałem Mikołaja. Zaginął Święty Mikołaj! Kiedy na biegun północny zawitają kłopoty... Święty Mikołaj, mogę ci mówić Miki. Kiedy zniknął Święty, kto rozda prezenty? Prawdopodobnie zagrałem dlatego tutaj Mikołaja, że od ładnych paru lat przed świętami pokazuje się jako Mikołaj. A, pan Mikołaj, bardzo pana przepraszam. Już wycieram. Ha, 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 to nic takiego, jeśli latasz dookoła świata za paczką dobrze karmionych reniferów. Wiesz, że czasem można dostać salwą z kilku ciepłych placków. No można wyliczać, jak jest ubrany, że tam na czerwono czapka z tym białym futrem dookoła, no to już są szczegóły. Istota, przynosi prezenty. To jest najważniejsze. Nie wyrobiłbym się z dostawami prezentów, gdyby nie kula czasu. To prawda? Genialne, mogę zerknąć? Oho, nie. Żadnego dotykania, synu. To może być bardzo niebezpieczne. Jeden prezent, co prawda, zapamiętałem tak jakby był rózgą. Rower dostałem. No i uparłem się, że ja się prześpię z tym rowerem. Więc postawiłem go obok łóżka, tak oparłem, prawda? Ja tu leżałem, tu stał rower. No jasne, że w czasie nocy musiał się przewrócić i mnie tą kierownicą zdemolował głowę. Ratowanie Mikołaja będzie największym wyzwaniem tych świąt! Ja, czyli Krzysztof Kowalewski, podkładałem głos Świętego Mikołaja. W związku z czym serdecznie państwa zapraszam na film pod tytułem Ratujmy Mikołaja. Wesołych świąt dla wszystkich! A wy, dzieci, czekajcie na mnie! Zniknął Święty, kto rozda prezenty?